Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Soku i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, dlaczego łapki powróciły do licznika. Jeśli wam się odcinek spodoba, strzelcie łapeczkę w górę i subika dzwoneczkiem. Zapraszam na grupę na Robloxie i na Discordzie, linki macie podane w opisie. No dobrze, już wam wytłumaczę, dlaczego łapki powróciły i nie piszę tutaj osiągnięte. Na serwerze Big Games ogłosili moderatorzy, że wystąpił błąd. Tak, wystąpił błąd w Pet Simulatorze, dzięki któremu pisało, że jest osiągnięte, a nie jest osiągnięte. Nie wiem, jak to jest możliwe, że pisało, że wystąpił taki błąd. Nie wiem, jak się to mogło zdarzyć, że wystąpił taki błąd. Myślę, że chyba Preston próbował nas oszukać i no tak na momencik, że jest osiągnięte 3 miliony łapek, a nie było osiągnięte 3 miliony łapek. No i jak widzicie, brakuje aktualnie dosłownie niecałe 11 tysięcy łapek do końca wybicia 3 milionów łapek. I jak myślicie, czy w sobotę będzie update? Ja myślę, że będzie. Oczekujemy tego update'u, no i to by było na tyle. I w sprawie Q&A właśnie. Zastanawiacie się, kiedy będzie Q&A. No niestety źle mi się nagrał odcinek i niestety musiałem go usunąć i muszę na nowo nagrać i później zmontować. I to troszkę potrwa i musicie niestety poczekać. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku i trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.